Będę kończył tą myśl odnośnie tego powodzenia. Odnośnie tego powodzenia. Powiem wam tak, że nigdy nie będzie tak. Znaczy, wiecie, wiarę potrzebujesz wtedy, kiedy nie masz, tak? Kiedy masz, nie potrzebujesz wierzyć. Tak naprawdę nie potrzebujesz ufać Bogu, mając zaopatrzenie, nie potrzebujesz, nie wiem, wierzyć w uzdrowienie, kiedy jesteś zdrowy, nie potrzebujesz wierzyć, że Bóg cię zaopatrzy, kiedy masz, tak? I tak naprawdę wiara zawsze jest sprawdzana. To jest coś takiego, że po prostu jeśli ty odważysz się Bogu wierzyć, to nie jest tak, że po prostu ty, nie wiem, że Bóg tak popatrzy, okej, dobra, wierzę ci, nie? Zawsze sprawdzi. Sprawdzał Abrahama, tak? Sprawdzał Józefa, sprawdzał Dawida, każdego sprawdza. W sensie takim, że musi być wypróbowana twoja wiara, nie? To nie jest tak, że po prostu wiesz, że ty będziesz mówił, ja wierzę, ja wierzę, ja wierzę, nie? Bo wielu ludzi mówi, ja wierzę, ja wierzę, ja wierzę, ale przychodzi coś co do czego i się okazuje, że nie wierzą, nie? Dlaczego nie wierzą? Bo sprawdzają. W sensie takim, że wiecie, to co mówiłem, byłem w Dębicy i mówiłem na temat wiary i mówiłem rzeczy, które po prostu byłem sam zdziwiony, że ja tu mówię. Po prostu Duch Święty posługiwał przede wszystkim mnie. I wiecie, mówiłem tam na temat wiary, bo miałem jak gdyby takie dwie części i jedna rzecz, która mnie mocno uderzyła, wiara jest pozbawiona troski. Wiara jest beztroska. Jeśli ty mówisz, że wierzysz, a troszczysz się o to, nie? To tak naprawdę nie wierzysz. I wiecie, ja sobie wypisałem takich parę fragmentów odnośnie troszczenia się, czy troski, nie? Popatrzcie się, Jezus powiedział, żebyście się nie troszczyli o to, co będziecie jeść, co będziecie się ubierać i tak dalej, bo Ojciec wie, czego potrzebujecie. Wy się tylko zajmijcie Królestwem Bożym, wy zajmijcie się tym, żeby głosić, żeby iść, żeby mówić dobrą nowinę o Królestwie Bożym, tak? Czym jest Królestwo Boże? Wiecie, tych fragmentów jest multum, ale na przykład taki fragment bardzo mocny, ja to chcę jak gdyby przeczytać, to jest Mateusza 6:25-35. Dlatego mówię wam, nie troszcie się o wasze życie. Kto z was nie troszczy się o swoje życie? Ja. Kto z was nie troszczy się o swoje życie? Co to znaczy o swoje życie? Nie martw się. Nie tylko o to, czy pójdziesz tam do nieba, nie? Kiedy jesteś zbawiony, to już w ogóle, o to się w ogóle już nie martwisz, nie? Po prostu patrzcie się, co mówi Słowo Boże, że Jezus jest sprawcą wiary, którą mamy i dokończycielem. Narodziłeś się na nowo, z czego? Jesteś zbawiony z czego? Z łaski, ale co? Ale przez wiarę. I to nie z ciebie ta wiara, to nie ty po prostu sobie, wiesz, tak wziąłeś, uwierzyłeś, tylko ta wiara jest Bożym darem. Z łaski otrzymałeś wiarę. Jak otrzymałeś wiarę? Słyszałeś Ewangelię. Słuchałeś, połączyłeś to z wiarą, czyli wzięło to, ta wiara się zrodziła w twoim sercu, wyznałeś, poszedłeś za tym, zacząłeś to robić i masz wiarę. I on sprawił w tobie tą wiarę. Wielu ludzi słucha, ale nie wierzy. Tak? Ilu ludziom głosicie Ewangelię na ulicę i ilu z nich, kiedy usłyszy Jezus za ciebie umarł, mówi, ja chcę oddać życie Jezusowi. Niewielu. Tak? Modlisz się o chorych, oni są uzdrawiani. Fajnie, że są uzdrowieni. Nie wiedzą, jak się to stało. Mówią, o, ty mówisz, dziękuję Bogu. Mówi, tak, dziękuję Bogu. Ale tak naprawdę nie uwierzył. No, przypuszcza, że coś jest, ale przypuszczenie albo wiedzenie czegoś nie jest wiarą. Nie? Kiedy rodzisz się na nowo, to rodzisz się z wiary, którą Chrystus w tobie wsadził. Wyznajesz to i masz tą wiarę. Popatrzcie się, co Jezus mówi. Kiedy przyjdę, czy zastanę wiarę? Wiesz, że tą wiarę możesz stracić? I Paweł mówi o takich, którzy po prostu co? Z powodu bogactwa odpadli od wiary. Stracili wiarę.
wykoleili się, bo umiłowali pieniądze. Czyli wygrana w totolotka nie zawsze jest szczęściem. Słuchajcie, no nie będziemy się tam totolotki zajmować. Czytam dalej. Nie troszcie się o wasze życie, co będziecie jeść, albo co będziecie pić, ani o wasze ciało, co będziecie się ubierać. Czyli troska zawsze jest związana z tym, co ty masz. Albo czego nie masz. Jeśli masz dobry samochód, to się będziesz troszczył o ten samochód. Jeśli nie masz samochodu, to się będziesz zastanawiał, tak? Troszczył się... Rozumiecie? Są dwie skrajności. Dwa rowy. Ty masz chodzić środkiem, nie? Czyli, wiesz, jak dostaniesz, nie wiem, jakiś samochód, który... no byłem w Krośnie. No i wiecie, i tam, wiecie, usłyszałem taką rzecz. Nigdy nie kupuj auta bez kluczyka. To znaczy, czyli takiego auta, który po prostu nie potrzebujesz kluczyka, czyli po prostu podchodzisz, on ci się otwiera, siadasz, włączasz ten, nie? Pytam się dlaczego. Bo te auta się po prostu kradnie tak. I on mówi tak, każde auto można ukraść. Teraz kwestia, w ile sekund? Wiecie, to nie są minuty, godziny. W ile sekund? Nie? I mówi tak, że wszystko jest tak skonstruowane, że po prostu wiesz, że ty chodzisz i się po prostu o to troszczysz. Jak se kupisz dobre auto z dobrym lakierem, to się będziesz martwił, żeby ci ktoś nie stuknął. Żeby cię ktoś, wiesz, nie porysował. Wiesz, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli po prostu mając, będziesz się troszczył o to, co masz. Znowu, nie mając, możesz się o to troszczyć, żeby to zdobyć. Natomiast to, co mówi Słowo Boże, to się w ogóle nie troszczy. Co to znaczy? Troszcz się o to tylko, żeby co? Wykonywać Boże rzeczy, Boże dzieła. Więc tak naprawdę, wiecie, to my mamy się troszczyć, tak naprawdę nie troszczyć się. My mamy wyjść na rozkaz. A właśnie nie troszczyć się. Nie troszczyć się. To poszło do sklepu, nie. My mamy wyjść na rozkaz. Co to znaczy? My mamy nakaz. Wiecie, ja kiedyś zapytałem Boga coś takiego. Boże, dlaczego ty mi... Dlaczego ty mi... Już się nie troszczę. Dlaczego ty mi każesz? A on mówi, bo jestem Bogiem. No ale dlaczego, wiesz... To jak? To wolno... Nie, wolna wola polega na tym, że możesz mnie posłuchać. Ale nie słuchając mnie wybierasz śmierć. Słuchając mnie wybierasz życie. Masz wolną wolę. Ja ci mówię, co jest dobre. To jest dobre, to jest dobre, to jest dobre. Wybierz dobre. To jest złe, to jest złe, to jest złe. Nie wybieraj zła, wybierz dobrze. Informuję cię, co jest dobre, co jest złe. Ty wybierz dobre, tak? I Bóg daje nam rozkaz, daje nam nakaz. I żołnierz, jak idzie na jakąś tam misję, to on ma zaopatrzenie we wszystko, tak? Jest specjalna jednostka, która, wiecie, jest zaopatrzeniowa. Czołgiści się nie martwią o tam, nie wiem, benzynę, bo tam ktoś... Oczywiście, no, nie powinni się martwić, nie? Chociaż, wiecie, no, mogą się martwić, nie? Wiecie, to, co mi Bóg pokazał, to mi pokazał coś takiego, że my czasami oddajemy coś Bogu, nie? Bo jest w Filipian, jest napisane, wszelką troskę waszą oddajcie Bogu, nie? Ja to mam zresztą. Wszelką troskę zrzućcie na Niego, tak. Gdyż On ma o was staranie. Radujcie się w Panu. Zawsze. Zawsze się radujcie. Powtarzam, radujcie się. Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Bądź skromny. Nie, wiesz, na zasadzie, że po prostu, wiesz, dostałem teraz, wiesz, nie wiem, jakąś kasę od kogoś, nie? No to kupię sobie samochód za całą tą kasę. Nie? Możesz kupić, ale wiesz, taki nieskromny, żeby wszyscy widzieli, że jestem błogosławiony. Wiecie, Ewangelia sukcesu na czym polegała? Na tym, że ludzie kupywali domy, w których mieli 36 pokoi, a mieszkali w dwójkę. I szukali się po chałupie. Wiecie, z dwoma basenami. A może pływać tylko w jednym. Jednocześnie. Ale ma dwa, nie? Czyli wiecie, chodzi o to, że po prostu nasza skromność powinna być, wiecie, taka, że mam, wystarczy mi to, co mam, nie? I dalej mówi tak. Słuchajcie, to są bardzo ważne rzeczy, bo
Mając więcej, jakbyś miał dwa baseny, to już nie posprzątasz sam, będziesz musiał kogoś wynająć. Wiecie, kiedyś słyszałem coś takiego, nie sztuka kupić sobie samochód za wszystkie pieniądze, jakie masz. A nie masz na opony, nie masz na ubezpieczenie, nie masz na to, te obowiązkowe rzeczy, nie? Nie masz na to, nie masz na tamto, nie? Czyli czasami jest coś takiego, że my, wiecie, Bóg nam mówi coś, żebyśmy coś zrobili, w jakąś stronę poszli i my z jednej strony idziemy tak, z jednej strony beztrosko, w sensie takim, że ponad miarę, to co mówi też Paweł, nie? Że jeśli ktoś, żeby nie ponad miarę, ale w stosunku do wiary, jaką masz, nie? I czasami my robimy coś takiego, że mamy wiarę na 10 zł, tak? Ale chcemy wierzyć o 1000 zł. Rozumiecie? To jest, mówię kiedyś o budowaniu wiary, ja wam jeszcze też powiem na temat budowania wiary. To, co chcę, jak gdyby wrócę teraz do tego, to mamy tak, zawsze się radować i mamy być skromni. I ta skromność ma być widoczna. Rozumiecie? To ma być widoczna skromność. Niech będzie znana wszystkim ludziom, Pan jest blisko. Wiecie, Pan jest blisko. Jego przyjście jest blisko, nie? Ale z drugiej strony On jest blisko też Ciebie, nie? Wszystko, co robimy, róbmy jak dla Pana. Wszystko, co robimy, róbmy jak dla Pana. Nie jak dla ludzi, nie kombinując ich oszukać albo się im przypodobać, ale jak dla Pana. Wiecie, że ludzie nie mają świadomości, że Bóg wie wszystko? Że Bóg patrzy, że Bóg widzi? Zapominają. Oni zapominają o tym, że Bóg widzi. Nie? Nie, kiedyś, wiecie, ja się tam kiedyś, już to mówiłem, nie? Kiedyś tam próbowałem się tak usprawiedliwić przed Bogiem, nie? I tak, a Bóg mi mówi, Jaro, nie ściemnie, wiem wszystko. Nie ściemniaj, wiem wszystko. Ty no rzeczywiście, po prostu zapomniałem, wiesz? Myślałem, że ja go, wiesz, jakoś tam odwrócę kota ogonem, wiesz? Tak przed Bogiem czasami, wiesz, próbujemy odwrócić, wiesz, człowieka oszukasz, nie? Ale Boga nie oszukasz, On widzi wszystko. I wiecie, i czasami my mówimy, ja wierzę. A Bóg mówi, co robisz? Macie takie coś? Wiecie, ja, zanim przyjechaliśmy do Białegostoku, wiecie, widzieliśmy, że mamy tu przyjechać, ja już wiem, bo mówiłem to już tyle razy, ale było coś takiego. Dobra, odkładamy pieniądze na wyjazd do Białegostoku. I wiecie co? I powiem wam, nie mogliśmy odłożyć. Normalnie nagle biznes przestał iść, oscypki się nie sprzedawały, tu coś przyszło do zapłaty, tam coś tego. I wiecie, i te pieniądze, które ja sobie tam zaplanowałem, że tak sobie odłożymy 6 tysiaków i tak wiesz, na 3 miesiące będziemy mieć, nie? Wiecie, i nagle my nie możemy odłożyć mało tego jeszcze nam brakuje. To się zepsuło, tamto coś tam, tu wiesz, tu jakiś rachunek nagle przyszedł, ktoś się tam przypomniał o czymś. I wiecie, i nie możesz już zbierać, nie? I wiecie, wracałem wtedy, pamiętam od mamy z Wiednia, zjeżdżałem z takiej górki i Bóg się mnie pyta, czy wierzysz. Ja mówię, no tak, wierzę, uzdrowienia są, to się dzieje, tamto się dzieje, no ja wierzę. Bóg znowu pyta, wierzysz? Ja mówię, tak, wierzę, no jakżeż tu nie wierzę? No wierzę, to, wiesz, wytykam mu tam te wszystkie różne rzeczy, które tam się działy w moim życiu, wiesz, na przestrzeni tam tygodnia. Aż w końcu Bóg się pyta, czy ty mi wierzysz? I wiecie, ja wiedziałem, o co chodzi. Że ja mu nie wierzę, że ja chcę się zatroszczyć o to, żeby mieć na wyjazd. Zamiast po prostu wsiąść w samochód i jechać. To co mówiłeś, nie, o tym misjonarzu. Myśmy dokładnie tak samo wjechali. Dancie zostawiłem z 200 zł. Na 2 tygodnie. I jeszcze dobrze, że akurat była akcja bilet za złotówkę. Do Warszawy przyjechała za złotówkę. A drugi za 16 zł, tak? A z Warszawy do Białegostoku za 16 zł. Nawet nie miała się chyba wydrukować, czy nie, tych biletów. No, kombinowali. Kombinowali, żeby wydrukować bilety. Rozumiecie? I tak naprawdę musieliśmy uwierzyć Bogu, że On nas tu posyła, że przyjechaliśmy tu, bo On tak powiedział, chociaż wszystko mówiło, że nie. No przecież ile razy słyszałeś, że Bóg zaopatrzy? No ile razy słyszałeś, że Bóg zaopatrzy? No,
Wszyscy mówią, tak, Bóg cię zaopatrzy. Jak robisz Jego rzecz, to On cię zaopatrzy. Ale On cię nie zaopatrzy, zanim nie wyjdziesz. To jest, jeśli Abraham by wiedział, dokąd idzie, to on by nie wyszedł. On usłyszał, idź, dokąd ci wskaże. No ale gdzie? No tam, gdzie ci wskaże. No ale gdzie to jest? Tam, gdzie ci wskaże. Wyjdź. Idź. A zaopatrzenie przychodzi. Kiedy idziesz? Kiedy pójdziesz, bo masz zaopatrzenie, to nie pójdziesz. To nie jest wiara. To nie jest ufanie Bogu, kiedy masz za co iść. Nie? Kiedy my, nie wiem, jakbyśmy, jeszcze raz wrócę do tego, tak? Gdybyśmy tłumaczyli dlatego, że mamy kasę, to byśmy nic nie przetłumaczyli. Nic. To byśmy nic nie zrobili. Albo zrobili niewiele. Ale ufanie Bogu to jest po prostu, wiecie, pójście tam, gdzie On ci mówi, żebyś szedł i wiara Jemu, że On cię zaopatrzy w to, co jest ci potrzebne do życia i pobożności i do wykonania tego dzieła, tego zadania. Piszę dalej tak. Pan jest blisko, nie troszczy się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. I jeśli ty w modlitwie z dziękczynieniem, być może z błaganiem, nie wiem jak tam jest dokładnie z tym słowem, nie sprawdzałem tego, nie zdążyłem sprawdzić. Ktoś może sprawdzić, jakie tam dokładnie jest słowo? To jest bodajże 5 albo 6 werset. Ja tego nie sprawdzałem, więc nie wiem, jak z tym błaganiem. Ale przypuszczam, że to jest jakieś takie, wiecie, w sensie takiego poddania się tym, w tej prośbie, nie? Albo takiego, no dobra, jakkolwiek. Modlitwie, dziękczynieniem, wasze prośby Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzeż będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Jeśli powierzasz to Bogu, powierzasz się Bogu, oddajesz Mu to, to pokój Boży będzie strzeg twojego serca. I wiecie co? Ja zauważyłem jedną rzecz. Ludzie oddają coś Bogu, ale nie oddają. Wiecie, mają takie... Znaczy, odcinają sznurki, ale zostawiają niteczki. Patrzą. Obserwują, wiesz, troszczą się o to, czy Bóg się zatroszczy o nich. Rozumiecie? To jest coś takiego, że wiecie, to co powiedziałem, wiara jest beztroska. Wierzysz i zostawiasz. To jest jak z rolnikiem, wiecie, który idzie, sieje ziarno. On nie, codziennie nie patrzy, czy już rośnie. On po prostu posiał, nie? Fakt faktem, że może gdzieś tam przyjść, przylecieć kruk, to tak jak z tymi 4 glebami. Przyleci kruk, ukradnie. Tu gdzieś spadnie, przypali słońce. Tu coś. Ale wiecie, siejesz. I oczekujesz, że będzie plon. I wiesz, że ten plon będzie we właściwym czasie. We właściwym czasie. Ty nie przyspieszysz tego czasu. Swoją troską. Ty jak będziesz chodził na pole i proszę, ja ciebie patrzył, I gapił się w to pole, czy wiesz, czy już rośnie, czy kiełkuje, to ty nie przyspieszysz tego, nic nie dołożysz do wzrostu. Czyli jak oddajesz coś Bogu, albo robisz coś, kiedy ufasz Mu, że On się o to zatroszczy, to ty się już o to nie troszcz. Ty już nie kombinuj, czy iść w totka zagrać. Boże, wiem, że się o mnie zatroszczysz, pomogę ci, zagram w totka. No ja tak robiłem. Boże, daję ci szansę. Żeby to te liczby. I jeszcze mówiłem, Boże, niech to będą te liczby, które są tutaj. Nie no, ja wiem, że to śmieszne, ale ja tak robiłem, wiecie. Dlaczego? Bo tak naprawdę nie ufałem Bogu. Tak naprawdę nie ufałem Bogu. Wiecie, to jest na zasadzie, dobra, oddaję tą sprawę Bogu i interesuję się, jak ta sprawa przebiega. Jeśli ty się interesujesz, jak ta sprawa przebiega, to ty nie oddałeś jej Bogu. Ty oszukujesz siebie, oszukujesz Boga, a wiedz, że Bóg zna twoje serce. I robimy tak w różnych dziedzinach, nie tylko w pieniądzach, nie tylko w zdrowiu, nie tylko wiesz, w jakichś tam, nie wiem, dobra,
posyłam dziecko do sklepu, ale ubieram szybko palto i cichaczem patrzę. To nie ufam. Śledzę. Troszczę się o to. Jestem w bezpiecznej odległości. Czyli, wiesz, nie ufam, że Bóg posyła swoich aniołów, nic się nie stanie. Boże, albo wiecie, ile razy mieliście takie sytuacje, kiedy po prostu coś się tam dzieje? Ja na przykład, o, powiem wam tak, nie? Modlę się, nakazuję coś i zostawiam to. I w ogóle mnie nie interesuje, co się dalej dzieje. Bo gdyby mnie interesowało i śledziłbym, jak to wszystko postępuje, to tak naprawdę nie ufałbym Bogu. Nie wierzyłbym, że wypowiedziałem i że to słowo wykonuje pracę. Jeśli ty będziesz, posiejesz ziarno i będziesz wykopywał, czy tam już urośnie, czy nie, to zepsujesz to wszystko. To nic z tego nie urośnie. Zapomnij. To ziarno musi umrzeć. Daj czas na to, żeby to umarło. Niech umrze to w tobie. W sensie, żebyś się już nie troszczył o to. Zapomnij o tym. Powiedziałeś i koniec. Zostawiasz to. Bo każda następna myśl w tym kierunku to jest już niedowiarstwo. To jest rozkminianie. Co, jak i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To są takie sznureczki, wiesz, takie mam myśli, wiesz, o tym, nie? Takie, ale każda ta myśl, to tak naprawdę troska. Nie myślę o Bogu, tylko myślę, jak to się stanie. Typu, wiecie, mówimy, że potrzebujemy większe mieszkania. O, większe mieszkanie, to pieniądze skąd będziesz miał? To Bóg zaopatrzy. Przecież on wie, że tu jest za ciasno. Pierwsze szkółki nie można przeprowadzić. Wiecie, i słyszałem świadectwo właśnie, Miron mi opowiadał fajne świadectwo, jak Bóg im powiedział, potrzebowali samochód, nie? Bo już mieli takie, wiecie, co im się psuło, wiecie, w ogóle jego świadectwo to jest mega. Bóg mu powiedział, chce ci... On mówi tak, Boże, chcemy, żebyś nam dał samochód, nie? A Bóg mówi, no to idź se wybierz. No ale jak to sobie mam? No, trzeba pieniądze mieć, żeby sobie wybrać. On mówi, nie, idź kup samochód. No ale jak mam kupić samochód, jak pieniędzy nie mam? No idź, kup samochód, nie? I wiecie, i oni poszli do salonu i po prostu, wiesz, oglądali samochód, nie? Tam, ale co chcecie kupić? No tak, oczywiście, my przyszliśmy kupić ten samochód, nie? I oglądają po prostu, wiecie, tak by mieli po prostu pieniądze w kieszeni. I wybrali sobie samochód, nie? Mówi, dobra, no to ten samochód bierzemy i tak dalej, nie? Ale pieniędzy nie mają. A to kiedy pan? Wiecie, czas, kiedy oni poszli wybrać samochód, do momentu, kiedy otrzymali ten samochód, to było kilka miesięcy. I wiecie, jak otrzymali ten samochód? Po prostu jego jakiś tam szef, który był niewierzący, mówi tak, nie wiem, jak to jest, nie wiem dlaczego, ale nie wiem, wiem, że muszę panu podnieść wypłatę o 2000 zł. Mówi, muszę panu dać, nie wiem, mam takie przynagrodzenie, żeby panu dać 2000 więcej na wypłatę. Rozumiecie? Co miesiąc, tak? Co miesiąc. Nie, no nie raz. Co miesiąc. I kupili nówkę samochód. Z salonu. Ten, który sobie wybrali. Nie? I wiecie, ja pytam się, no ale dobra, no ale to... No mówię, nie. Po prostu wybraliśmy samochód. Wiedzieliśmy, że to jest nasz samochód. Normalnie na samochód się czeka parę miesięcy. Nie mieliśmy ani na zaliczkę, ani na nic. No, po prostu nie mieliśmy nic. Ale wybraliśmy samochód. Powiedzieliśmy, dobra, Boże, ten samochód chcemy. Kazałeś nam wybrać, to żeśmy sobie wybrali. Nie? To jest ta sama sytuacja, w której, wiecie, ja kiedyś jęczałem przed Bogiem, mówię, Boże, Boże, dlaczego nam nie dajesz? No wiesz, no tu ci mają tam, ci mają, my nie mamy, my ci tak służymy, a ty się powiedziałeś, że będziesz się troszył. A Bóg się pytał, poprosiłeś? Ja mówię, co to znaczy poprosiłem? No cały czas się proszę, no ale ile chcesz? Ja mówię, no jak ile? No poproś o 1000, dam ci 1000. Wiecie, jak ja bym wtedy Boga nie posłuchał i poprosił 100 000, to On by mi dał to 100 000. Tylko ja się po prostu, wiecie, w głowie ograniczyłem do 1000, wiesz, usłyszałem po prostu 1000, dam ci 1000. To nie było na zasadzie, że wiesz, że tylko tyle mam, że tyle tylko poproś. To jest jak z Abrahamem, nie? Gdyby on, wiecie, wytrzymał do końca i powiedział, a jak tam będzie jeden sprawiedliwy, to czy zniszczysz to miasto? To by powiedział, nie zniszczy. Ale on nie wytrzymał, skończył na 5. Na 10. Na 10. No to skończył na 10. Ale jakby, wiesz, przeciągnął jeszcze do jednego, to
nas to by ocalało. Jestem przekonany o tym. I często jest coś takiego, że my albo wymiękamy, albo po prostu, wiecie... Wiecie, jak się troszczysz, to nie masz pokoju. I się denerwujesz. Kiedy to będzie? Czy będzie? Czy będzie? Czy będzie? Już za pięć tu wlazł, to jeszcze sekunda. I się tak troszczysz o to. Ale jak masz pokój, to w ogóle zapominasz o tym. Jaki czas, jaki co, jaki w ogóle, nie? W ogóle zapominasz o tym. Natomiast jak to śledzisz, jak to obserwujesz, jak to, wiesz, wyczekujesz, to nie masz pokoju. A diabeł zrobi wszystko, żeby ci pokazać, że zawiodłeś, zrezygnowałeś i w ogóle, i w ogóle, i w ogóle. Jeszcze ci, wiesz, jeszcze ci ktoś stanie na odcisk i ty coś zrobisz, nie? Wyjdziesz z ducha, wyjdziesz w duszę, w ciało i jeszcze go tam szturkniesz. A diabeł mówi, widzisz, nie zasługujesz. Ale jak się nie troszczysz, to w ogóle, wiesz, powierzyłeś swoją prośbę Bogu, Bóg wie, ma o ciebie staranie i zostaw to. Bóg się zatroszczy o całą resztę. Amen? Amen. Tak jest, amen. To jest to?